Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Selen Apoptosis. No i moi drodzy, powiem wam szczerze, że troszeczkę mnie dziwi reakcja YouTube'a na tę grę. Mimo iż naprawdę wyświetlenia są fajne jak na mój kanał, no to jednak YouTube bardzo tej gry nie lubi. Bardzo mnie to dziwi, bo naprawdę no w sumie tutaj nic się na razie nie dzieje. No, wiadomo, są jakieś tam okrągłe kształty i tak dalej, naszej pseudokotki. Aczkolwiek, no, tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo grzecznie. Przynajmniej na razie. No, ale już dostałem całkowitą demotyzację filmów. I, no, w ogóle chyba jest dosyć słabo polecany, więc naprawdę dziwi mnie, że jest tyle wyświetlenia na tym filmie. Dlatego też tego filmu nie chciałem dalej kontynuować, czy... Robię takie odstępy dłuższe po prostu, żeby YouTube się do niczego nie przyczepiał. Bo wiecie, jeżeli będę miał kilka filmów zdemonetyzowanych, i to też nie używać mózgu, to po prostu po jakimś czasie będę miał mniejszy rating całego kanału. Po prostu będzie skierowany do jeszcze starszych widzów. Dlatego, no... Będę się raczej z Selen ograniczał, chociaż no zobaczymy jak teraz ten odcinek wyjdzie. Jeżeli mi go nie zdemonetyzują, to możliwe, że dalej będziemy sobie kontynuować. Chociaż tak jak sami zauważyliście, gra jest dosyć dziwnie napisana. Bo w jednej chwili bierzemy jakieś proszki, potem okazuje się, że nie możemy zasnąć. Najpierw bierzemy proszki na sen, potem mamy informację, że nie możemy spać. I na przykład teraz nie wiem, czy my tą kotkę widzimy jako człowieka, czy ta kotka to jest po prostu personifikacja? W sensie, że to jest prawdziwa kotka, my ją widzimy jako osobę? Jeżeli tak, no to troszeczkę dziwnie to krąży wokół tego erotycznego tematu, w szczególności, że jest DLC, gdzie możemy sobie oczywiście naszą kotkę rozebrać, jakkolwiek to brzmi. No ale właśnie. Dobra, myślę, że taki 2,5-minutowy wstęp jak najbardziej wystarczy. A teraz, moi drodzy, zapraszam was do dalszego słuchania z moim delikatnie zachrypniętym głosem. Minęło dużo czasu od jej ostatniej wizyty. O wiele dłużej, niż byś sobie tego zażyczył. Ja... nie wiem. Coś się ze mną dzieje i to nie jest bezsenność. Jakbym o czymś zapomniał. Jakby mi czegoś brakowało w środku. Nie potrafię wystarczająco dobrze wyjaśnić, ale może wiesz, co mam na myśli. Kot patrzył na nic w milczeniu. Coś tylko koty mogą robić dobrze. Coś to tylko koty mogą robić dobrze. Patrzę przy okazji, czy mogę to padem sobie kliknąć, ale niestety nie. Mam nadzieję, że nie będziecie słyszeć klików myszki. Postaram się oddalić jak najdalej, żeby tego nie było słychać. Wierzysz w duchy? Dlaczego pytasz? Czuję, że w coś się wplątałem. Nie mogę wyjaśnić dokładnie w co. Kot uciszył się na chwilę. Możliwe. To zależy od perspektywy. Co masz na myśli? To, co straciłeś. Tych, których straciłeś. Numery zwiększają się z czasem. Walka nie polega na tym, aby samemu stać się duchem. W sensie... przed twoim czasem. Troszeczkę... wolny jest ten dubbing pseudo. Coś cisnęło mu się w gardle. Nie chciałam cię zdenerwować. Naprawdę nie chciałam.
nie chcecie stracić. Czy jest to możliwe? Kotka patrzyła na niego przez dłuższą chwilę, a jej źrenice, niezwykle duże, wydawały się czarne, jakby z księżycowa noc. Podrap mnie za łóżkiem, okej? Zaśpiewam ci moją ulubioną piosenkę. Uwielbiam wszystkie twoje piosenki. Wiem. Ale zaśpiewam tą najlepszą. Wyciągnął ręką po ciepłym, grubym futrze, które pachniało kurzem i czymś słodkim. Kotka uśmiechała się do niego, leżąc w jego ramionach. Czuł całą swoją istotą wibrację innego, bardzo innego świata, który kołysał jego ciało. Następnym razem znowu usłyszał tego, który drapie się tuż pod jego oknem. Dokładnie pod otwartym oknem na drugim piętrze. W tym momencie zmagał się z trudną sceną zbliżającą się do końca opowieści. Wyobrażenie sobie dziwnych rzeczy jest dość powszechne, jeśli nie spałeś przez jakiś czas i wykonywałeś swoją robotę wypalając się. Wydaje ci się, że słyszysz rzeczy, jakby ktoś siorbał cicho w odległym kącie pokoju, tuż za tym, co widzisz. Lub na przykład jakby drapał ścianę, a okruchy cegieł utknęły mu pod paznokciami i pnie się coraz wyżej. Zdał sobie sprawę, że to wszystko może być w jego głowie, więc zdjął ręce z klawiatury i słuchał uważnie. Tak na wszelki wypadek. Możliwe, że tak naprawdę nic nie drapało. Ale jego ciało już wiedziało, co się dzieje. Stało się zimne i sztywne, zupełnie jak ściana domu. O tak, chłopcze, słyszysz to? Oczywiście, że to słyszysz. Jak mogłoby być inaczej? W końcu ten, który drapie, w końcu cię poczuł. Teraz się nie cofnie. Drapu, drapu, drap. I wtedy pojawił się jego nerwowy tik. Drapanie. Stukot. Drapanie. Stukot. Co za duet. Musiał wstrzymać oddech, by powstrzymać mieszaninę histerycznego chichotu i szlochów, próbujących wyrwać się z jego piersi. Gdyby ta mieszanina uciekła, to wiedział, że to byłby jego koniec. A poza tym, wciąż miał szansę. Całkiem solidną. To znaczy, gdyby udało mu się stłumić tik. Gdy tekst nie wyjdzie, po prostu odwróć wzrok od ekranu i zaczekaj chwilę. Tik ustąpi samoczynnie. Ale to w przypadku, gdy ten, kto drapie, skrada się po ścianie wyżej i wyżej i słychać jego pazury. A jest ich tak wiele, pozostawiając drobne, maleńkie rowki w okładzinie domu. Są bardzo ostre, te pazury. Drapanie, drapanie, drapanie. Jego matka zawsze miała odpowiednie modlitwy gotowe na każdą okazję. Ale tym razem to nie był właściwy moment, aby o tym myśleć, ponieważ musiał spróbować coś zrobić. Tym razem nawet jego matka byłaby zaskoczona. Prawdopodobnie musiałby skonsultować się z forum neuropatologicznym, ponieważ ten przypadek z pewnością wymaga opinii specjalisty. Coś jak... Dzień dobry. Mój syn nie spał od jakiegoś miesiąca i to już zaczęło wymykać się spod kontroli.
Cały dzień siedzi w ciemnym pokoju i pisze swoje głupie bezgroły. Nie wiem, dlaczego wpadło mu do głowy, że potrafi pisać, bo po tylu latach w biznesie nadal nie ma ani nazwiska, ani kontaktów. Wie pan, co mam na myśli? A poza tym, zawsze lubiła zawstydzać go, zanim przeszła do rzeczy. Poza tym, dostaje okropnego nerwowego tiku, gdy ten, który drapie się, czołga się do jego okna, aby wytrapać mu dziurę w żołądku. Jaką modlitwę poleciłabyś mojemu synowi? Poleciłbyś, przepraszam. On naprawdę nie uderzy tego czegoś kijem, prawda? Mój synek nie skrzywdziłby muchy. Nie ma na to odwagi. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił, gdy oszołomienie minęło, było złapanie baseballa. Potem przycisnął się do ściany przy oknie i to było wszystko, co mógł zrobić na chwilę obecną, ponieważ paznokcie drapały już bardzo blisko parapetu. Drapanie, drapanie, drapanie. Idę po ciebie, chłopcze bez odwagi. Rozszarpię twój żołądek i będę patrzył na twoje wnętrzności. Nie chciał wiedzieć, co jest pod parapetem. Wolałby umrzeć, niż na to patrzeć. Drapanie. Pazury wbiły się w parapet. Wiedział, że są teraz na nim czarne ślady. Pod paznokcie dostały się metalowe wióry. Może nawet niektóre z tych paznokci się połamały. Ale tego, który drapie, to nie obchodzi. Jest ich tak wiele. Patrzył prost przez siebie. Jego zęby były zaciśnięte, a ślina bulgotała w kącikach jego rozchylonych ust. Płakał bezgłośnie, dławiąc się cichym krzykiem. Tak naprawdę, nie miał zamiaru uderzyć tego czegoś kijem, prawda? Coś zaczęło wspinać się po parapecie. Starał się nie patrzeć, ale wciąż to widział. Coś podobnego do miękkich palców lub wnętrzności z dużą ilością pazurów, które rosły jeden na drugim jak muszle małże. W świetle księżyca zobaczył błyszczące kępki futra na tych palcach. Jak na ogonie szczura. Potem zdał sobie sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze, miał wgląd w dary Timo. Rzecz w tym, że jego stary kot nieustannie coś mu przynosił. Zdobycze. Prezenty jako odznaki bezwarunkowej miłości. Tak wtedy myślał. Ale teraz widział to. Rzeczy, które potajemnie wyrzucał przez okno w środku nocy, nie były martwymi myszami. To były fragmenty, małe kawałki ohydnych palców tego, który drapie. Spójrz, mistrzu. Ten koszmar jest wrażliwy. Odpędziłem go. Niosłem ci kawałek jego mięsa, co oznacza, że możesz dziś bezpiecznie spać. Tak, pomyślał kot, gdy jego właściciel targał guzowatą, pokrytą strupami głowę Timo. Po drugie, uświadomił sobie z całą jasnością. To właśnie to wabi koty w ciemności letnich nocy, z których nigdy nie wracają. To, co zabrało Timo. Teraz przyszło po Selene. Przestał płakać, ale nadal oddychał szybko. Zbyt szybko, wciągając powietrze przez wyszczerzone zęby. Wewnątrz kipiał ze wściekłości. Tak naprawdę nie miał zamiaru uderzyć tego kijem, prawda? On miał... Powoli odwrócił głowę i patrzył z szeroko otwartymi oczami, nie mrugając, gdy błyszczące ciało wspinało się po parapecie. On na to czekał. Zrobiło mu się niedobrze.
ale zdecydował, że później zmiotuje. Po zmianie tego czegoś w cholernego trupa. Znam cię. Nie dostaniesz jej. Nie zabierzesz ze sobą już nikogo więcej. Dźwięki, które wydobywały się z jego gardła, nie przypominały słów, ale dokładnie to powiedział. Zaatakował tę rzecz i uderzał. Roztrzaskał mu palce, wnętrzności, ogony, cokolwiek to było. Baseball wydał się lżejszy niż piórko. Nigdy nie był szczególnie silny, a teraz cała jego istota stała się czystą wolą, kijem jako punktem zastosowania. Krwawe kawałki leciały w każdym kierunku. Nie zwracał uwagi na pazury, które próbowały go dosięgnąć. Tapnęły jego ubranie, rozwierały mu skórę. Nie obchodziło go to. Nawet nic nie czuł. Cokolwiek, oprócz chęci zdarcia tego czegoś z powierzchni ziemi, wybicia go z rzeczywistości, jeśli zajdzie taka potrzeba. W końcu rozbita, zniekształcona rzecz wypadła z okna. Zakrzywiony baseball wyśliznął się z jego dłoni i przetoczył po podłodze, pozostawiając długą, krwawą plamę. Nie byłby w stanie go podnieść. Ledwo stał na nogach. Po twarzy spływała mu ślina zmieszana z krwią. Nie chciał patrzeć w dół, ponieważ czuł wilgotne ciepło rozchodzące się po jego brzuchu. Wiedział, co to znaczy. Posunął się o łóżko i upadł na plecy. Ochrypły, bulgoczący oddech wyszedł z jego ust. Bardziej niż cokolwiek chciał, żeby kotka przyszła. Szczęśliwy świat marzeń. Każdy kocha zupę pomidorową. Zupa pomidorowa to ulubione jedzenie diabła. To przypomina mi dom. Eliach nie lubi zupy pomidorowej. Każdy kocha zupę pomidorową. Pan Jude Anthony Bench, 27 lat, 2 wyroki, pobicie drugiego stopnia oraz napad z bronią w sklepie spożywczym. Leżał na trawniku przed domem o numerze 8, Skymore Street, patrząc szeroko otwartymi oczami w różowe niebo. Jedno oko miał poważnie uszkodzone przez upadek, ale pan Bench nie był tym zbytnio zmartwiony. Zmarł kilka godzin temu. Zanim to się stało, zwymiotował z czymś białym, a wymiociny wciąż pieniły się na jego policzku, przypominając tani jogurt truskawkowy powodu domieszki krwi. Poinformowana została o tym policja, o zwłokach, a nie o fakcie, że pan Bench nie mógł znieść obiadu i trochę ubrudził spodnie. Przez pannę Cory, zadbanej starszej pani, która mieszkała w pobliżu i przez ostatnią dekadę nigdy się nie obudziła. Później niż o 5 rano. Ale pierwszym, który zauważył ciało, był kot. Wyglądała jak rasowy kot brytyjski, krótkowłosy pod każdym względem, z wyjątkiem koloru. Oprócz przydymionej szarej głowy wyglądała, jakby została wrzucona do kadzi z białą farbą, następnie dolna część zanurzona w czarnej. Przechodzący obok pana Bencha poczuła zapach powietrza z odległości kilku metrów, bardziej ostrożna niż zainteresowana. W innych okolicznościach mogła być nim zainteresowana, ale kot miał już kogoś wyjątkowego. Zbiła się w górę, wbijając mleczno-białe pazury w korę wysokiego drzewa. Futro nad mięsiami jej palców stało na końcu. W kilku skokach dotarła do półki i zniknęła w ciemnej szczelinie otwartego okna na drugim piętrze. Ledwo mógł wtedy oddychać, ale kiedy kot wrócił, poczuł się lepiej. O wiele lepiej. 何したの?
Co ty zrobiłeś? Broniłem się. Chciałem chronić ciebie. Chciałem chronić nas obydwoje. Głupcze. To prawda. Ale po prostu nie mogę cię stracić. Już za późno. Chciał się sprzeciwić. Powiedzieć coś trywialnego, na przykład nigdy nie jest za późno, o ile oboje żyjemy. Ale nie mógł. Kot przywarł do niego całym swoim ciałem, przyklejając usta do jego. Nagle zdał sobie sprawę, że w rzeczywistości nie była chuda. Była bardziej żylasta i dość silna. W następnej chwili poczuł, jak jego miąższ rozdziera się. I ten dodatek łatwo się rozrywa, ponieważ minęło już sporo czasu. Ale w końcu wszystko wróciło na swoje miejsce. Czytał o tym w jakimś czasopiśmie. Zdziczałe koty i wiele domowych, jeśli ich właściciele odejdą, nie są ponad jedzeniem ludzkiego mięsa, jeśli uda im się do niego dotrzeć. Ale koty są bardzo wymagającymi, ostrożnymi zajadaczami. Po wybraniu zwłok kot pozostaje mu wierny, dopóki nie zostanie rozebrany do kości. Biorąc to pod uwagę, a także liczbę pustych puszek ze środkami nasennymi wszędzie, dobry Boże, jest ich zbyt wiele, był tylko jeden wniosek do wyciągnięcia. Umarł. Już jakiś czas temu. Okazuje się, że tabletki znów go zawiodły. Sufit kołysał się w przód i w tył, kołysząc go jak troskliwa matka kołysząca kołyską. Wtedy zdał sobie sprawę, że to sufit w kuchni i nie leżał w łóżku, tylko na podłodze. Z zewnątrz dobiegały jakieś niejasne dźwięki, które z każdą minutą stawały się coraz bardziej uporczywe. Gdyby wiedział o dziwnym odkryciu panny Cori, pewnie domyśliłby się, że policja już wyważała mu drzwi. Kot w pośpiechu wpychał jej usta, dusząc się, połykając kawałki, nawet ich nie żując. Nie miał nic przeciwko. W końcu, kot, który nie ma domu, powinien dobrze zjeść, prawda? Chociaż pozbył się tego, który drapie. Ulica nadal jest pełna psów i złych ludzi. Nawet jego matka by się zgodziła. Jego matka nigdy się z nim nie zgadzała. A jednak pozostało mu jeszcze jedno pytanie. Powiedz, kochasz mnie? Chociaż trochę. Kot przerwał na chwilę swoje zadanie i spojrzał mu w oczy. Jej ciało drżało. W jej długich, ostrych zębach drżał żółtawy płat ciała, który wyglądał jak kawałek gnijącego tłuszczu. Tak. Po raz ostatni wdychał jej zapach. Zapach futra, kurzu i czegoś słodkiego. Zapach padliny. Zakończenie 2/6. O, to było dosyć szybkie, nie powiem. No i moi drodzy, ogólnie naprawdę ta gra jest ciekawa. Jest ciekawa, ale ona ma problem. Problem tłumaczeniem języka polskiego. Naprawdę. Jest tyle literówek, tyle źle napisanych tekstów, niespójnych tekstów. Czasem naprawdę mi się bardzo to ciężko czyta. Ale dobra. Do ostatniego wyboru. Skup się na imieniu i to nieważne. Co my tutaj mieliśmy, bo już nie pamiętam.
Czekajcie, gdzie my to mamy? Instytuty. Łódka spojrzała na niego, a jej granice w czasie zaćmienia zamigotały dwa pełne księżyca. Potem Stilas otarła się o jego ramię i wstała, przyciągając się oraz wyginając plecy w łuk. Nie zamykaj okna na drugim piętrze. Nie zamknę. Wyszła, ale jej imię pozostało z nim w domu i wokół niego. Selen. Tak, nuciło szkło, a padającym na nim białym światłem księżyca. Tak szeptały długie cienie gałęzi za oknem. No właśnie. Kup się na imieniu, to nieważne. My chyba wybraliśmy nieważne, prawda? Kurde, nie pamiętam. W imieniu. Czym jest Selen? Z jakiegoś powodu to pytanie go niepokoiło. Mgliście sobie przypomniał, że to może mieć coś wspólnego z mitologią. Takie rzeczy nigdy go nie interesowały, ale na szczęście znał kogoś, do kogo mógłby się zwrócić. Hope. Jakaś nowa postać. Głupek. I ten. Wiesz, że nie mogę ich znieść. I wiesz, że to ja jednak będę musiał się tym zająć. Zasadniczo mieszkasz w biurze. I ten nigdy nie lubił kotów. A ty... Mendo. Psów też. Przecież to niewielka różnica. Nie podobał mu się sam pomysł trzymania w domu drapieżnika. Nawet małego. Nie potrafił wyjaśnić dlaczego. Hope wyschnęła. Zamknęła zakładkę ze stroną internetową hodowli, po czym lekko klepnęła męża po ramieniu. Mimo to twarze kotów perskich, głęboko przygłębione i równie wkręsłe, wciąż tkwiły przed oczami jego umysłu. Jej umysłu. Ethan uniósł ręce w pojednawczym geście. Wiedział, że to jeszcze nie koniec. Hope nie poddawała się tak łatwo. Ona nigdy się nie poddawała. A dla niego było w tym coś niesamowicie pociągającego. Pomyśl o tym. Całkiem możliwe, że to on w końcu się podda. W związku zawsze musisz coś poświęcić. W ciągu 4,5 roku, a według Hope nawet 5, nauczył się tego bardzo dobrze. Nagle Hope zmarszczyła brwi, patrząc na ekran. Wygląda na to, że dostałeś e-mail od... cholera. Trudne to. Nie mogę tego przeczytać. Po prostu coś przyszło na twojego roboczego maila. Niech zobaczę. Mam nadzieję, że otrzymałem jakiś nowy kontrakt. Średni wieczór jest super i w ogóle, ale za niedługo będzie wychodzić mi to uszami i oczami. Ups, przepraszam. Ethan sięgnął po laptopa, ale Hope złapała go i uniknęła. What? Złapała go i uniknęła? Jezu, klikasz nie to. Shiro. Tę myszkę trzymam. Więc dlaczego nie pogadamy o kontraktach w niedzielę wieczór? Które z nas tylko pracuje i brak mu zabawy, Takie są zalety pracy w domu. No weź, oddaj go! Upsa chichotała i pochyliła się nad podłokietnikiem, wisząc nad podłogą. Jej obrona wytrzymała kilka kolejnych ataków. Za każdym razem Ethan myślał, że laptop z pewnością uderzy o podłogę. Następnie Hope cmoknęła Ethana w policzek i zsunęła się z kanapy. Laptop wrócił do właściciela. Dobrze, dobrze. Poddaję się. To znaczy... A co, jeśli faktycznie dadzą ci nowy kontrakt, ale znowu o średni wieczór? To byłby zwrot akcji. Tak, przezabawny. Ale w mailu nie było nic o średni wieczór. Nie ma też wzmianki o płatności. Ethan przeczytał go kilka razy.
Pomijając formalności, w liście było tylko jedno pytanie. Ethan, a raczej część jego, która była odpowiedzialna za znajdowanie dokładnych odpowiedzi, natychmiast zainteresował się sformułowaniem. Właśnie zobaczcie, Ethan natychmiast zainteresowała się sformułowaniem. Kurwa, no to jest naprawdę dziko napisane. Czym jest Selene? Ethan przytoczył to pytanie w ustach, jakby go smakował. Na pierwszy rzut oka odpowiedź była prosta. Prawdziwą pasją Ethana był wczesny renesans, ale mimo wszystko był konsultantem historycznym. Przynajmniej lubił o sobie w ten sposób mówić. Agencja nie bez powodu mu płaciła. Nie potrzebował żadnych badań, aby stwierdzić, że Selene była boginią księżyca w starożytnej Grecji. Pytanie było jednak znacznie głębsze. A przynajmniej tak chciał myśleć Ethan, ponieważ średniowiecze faktycznie już mu zbrzydło. Zawsze całkowicie znużył się w swojej pracy. A życie w epoce, w której szaleństwo, klątwa i śmierć są zaraźliwe, to wyczerpująca próba. Potrzebował trochę rozrywki. Oczywiście miał pracę w niepełnym wymiarze godzin jako kursy online, ale platforma, na której prowadził wykłady, nie planowała jeszcze niczego nowego. Podsumowując, prośba wyglądała interesująco. Gdyby nie jedna drobna sprawa. Zapłata. A raczej jej brak. Ethan myślał o tym. Nazwisko nadawcy wydawało się znajome. Przeszukał adres e-mail i odkrył, że pracowali już razem nad kilkoma sprawami. Za każdym razem jego wysiłki zostały należycie opłacone przez agencję. Ethan nigdy nie pracował za darmo. To nie była jego zasada, ale raczej kwestia konieczności. Problem polegał na tym, że Ethan za bardzo kochał to, co robił. A jeśli próbujesz zarabiać na tym, co kochasz, jest to śliskie zbocze. Mała bezpłatna usługa tam, mała bezpłatna konsultacja tutaj, a potem wracasz do dzielenia ochraniaczy na prześcieradło 8 godzin dziennie, podczas gdy twoje sny pozostają marzeniami. Poza tym, Ethan nie chciał zawieść Hope. Oczywiście wspierała go, kiedy zdecydował się zostać wolnym strzelcem, ale Ethan nigdy nie chciał tego wykorzystywać. Nie, to nie wystarczy. Pracuje tylko na podstawie umowy i nie udziela bezpłatnych konsultacji. W chwili, gdy miał to udzielić odpowiedzi, zza drzwi wyskoczyła piękna głowa Hope. Idziesz? Na spacerze Hope jeszcze kilka razy poruszyła temat kota. Ethan za każdym razem protestował. Jego myśli wciąż wracały do maila. Do tego pytania. Im dłużej myślał o pytaniu, tym bardziej chciał znaleźć odpowiedź. Nie chodziło już o pomoc znajomemu, którego imienia Ethan natychmiast zapomniał. Nie. Odpowiedzi potrzebował sam Ethan. To była dziwna rzecz, ale Ethan czekał, aż Hope mocno zasnęła. Dopiero wtedy podkradł się do swojego laptopa, aby napisać odpowiedź. Z pewnością nie miał jeszcze prawdziwej odpowiedzi. Dorzucił kilkadziesiąt uprzejmych słów, które generalnie zaznaczyły, że podjął sprawę. Wtedy kliknął przycisk Wyślij. Kiedy Ethan wrócił do łóżka, Hope wciąż oddychała powoli i głęboko. Uchylał się w jej oddech i starał się nie myśleć, że złamał własną zasadę. W końcu naprawdę potrzebował rozrywki. Bez względu na siłę twojej miłości, prędzej czy później będziesz chciał zrobić sobie przerwę. To była kolejna rzecz, której nauczył się przez ostatnie 4,5 roku. Gdyby Ethan musiał powiedzieć, kiedy zaczęło się coś dziać, powiedziałby, że była to sobota. To znaczy około tygodnia po pierwszym mailu. Ale to oczywiście nie byłoby dokładne. Te dziwne rzeczy zaczęły się dziać niemal natychmiast po naciśnięciu przycisku wyślij. Pierwszej nocy zobaczył pokój w swoich snach.
wyszczerbiony biały sufit i podobnie nierówne ściany oświetlone świetlówkami. Ethan nie widział samych lamp, ale rozpoznał zimne, migoczące światło, bo często używają tego typu lamp w biurach. Światło wypełniło pokój po brzegi. Ethan pomyślał, że coś zaraz pęknie, a potem światło rozbryzgnie się po całym pomieszczeniu, zupełnie jak sok ze zmierzonego pomidora. Oprócz ścian i światła w pokoju była czerwona kanapa. Kanapa stała trochę z boku od środka. Niezbyt duża, wyblakła, zarana połyskującym białym światłem. To światło sprawiło, że kanapa lekko się trzęsła, a pokój drżał od tego. Nagle Ethan pomyślał, że byłoby lepiej, gdyby sofa stała po środku. Wtedy poczuł coś na swojej skroni. Dotyk. Musiał się ugryźć, krzyknąć, uszczypnąć się, ale nie mógł. Był sparaliżowany. Tylko jego oczy mogły się poruszać. Desperacko próbowały sięgnąć poza jego pole widzenia. Tam, gdzie coś dotykało jego skroni. Ethan poczuł słaby przepływ powietrza, jakby ktoś szeptał mu do ucha. Słyszał szept, tylko jedno słowo. Ethan już nie pamiętał, jakie to było słowo, kiedy podskoczył na łóżku z trudem łapiąc powietrze. Hope mruknęła coś przez sen i odwróciła się na drugą stronę. Powrót do snu zajął mu dużo czasu, ale rano Ethan zemdlał, a kiedy się obudził, sen już zniknął z jego umysłu. Zadanie, które miał do wykonania, interesowało go znacznie bardziej niż jakieś błoto wyciekające z jego podświadomości. Myślał o zadaniu, żując poranny tost, jadąc do banku i całą drogę powrotną. To był jak prezent bożonarodzeniowy, czekający w szafie na swój czas. Im częściej mówisz sobie, że nie powinieneś o tym myśleć, tym więcej to robisz. W domu Ethan próbował trzymać się swojego planu, pracując nad projektem agencji, ale w końcu siedział nad jednym raportem przez kilka godzin. Nie mógł wyprzeć się maila. Do diabła z tym. W końcu jego część pracy nad projektem była prawie zakończona. Nie byłoby nic wielkiego, gdyby wysłał plik nieco później. W końcu nadszedł naprawdę czas, aby się rozproszyć. Nie można spędzać tyle czasu w świecie, w którym szaleństwo, klątwa i śmierć są zaraźliwe. Do diabła z tym, pomyślał Ethan i zamknął wszystkie pliki robocze. Było mnóstwo informacji, ale Ethan wiedział, że nie otrzyma odpowiedzi od razu. Dokładne odpowiedzi, podobnie jak cenne perły, leżały na dużych głębokościach. Musiał zejść na sam dół. Ethan się nie bał. Robił to wiele razy. Może jego kontakt musiałby poczekać nawet tydzień, ale wiedział, że może to zrobić. Nie wiedział, co jeszcze można znaleźć na tych wielkich głębokościach. I po pewnym momencie tego śledztwa zaczęło się dziać. Zaczął słyszeć skąpe zwroty, mimo że nigdy nie włączył telewizji ani radia. Hope nie było nawet w domu. Kiedy usiadł przed ekranem, ponownie próbując połączyć kropki w swoich badaniach, poczuł, że ktoś patrzy w tył jego głowy. Kiedy się odwrócił, oczywiście w pokoju nie było nikogo. W końcu nauczył się, żeby się nie odwracać. Po prostu się zdenerwował, wciskając palce w skronie, kiedy znów pojawiło się znajome uczucie. Zaczął tracić rzeczy. A raczej rzeczy znikałyby, a potem pojawiałyby się w najdziwniejszych miejscach. Pewnego dnia znalazł w zamrażarce swój ołówek, wetknięty w brykiet z mięsa mielonego. Nawet gdyby brykiet się stopił, nie mógł wyciągnąć całego ołówka. I tam dostał tylko zakrwawiony kikut.
W tym momencie mógł się zatrzymać i pomyśleć o tym, ale jego uwagę odwrócił ekspres do kawy i bezmyślnie wepchnął kikut do kosza na śmieci. Coś też było nie tak z cieniami. Stały się ostrzejsze, grubsze i głębsze. Tak było w całym mieszkaniu. Czasem nawet się ruszały. Oczywiście Ethan tylko czuł, jakby się poruszały. Nie mogło być inaczej. Ethan tak naprawdę nie zwracał na to uwagi, tak jak zrobił to z tym snem, który miał. Wszystko wydawało się bardzo znajome, ponieważ podobne rzeczy przeżywał już w okresach wzmożonej pracy, kiedy jego system nerwowy był wyczerpany pracą. Zawsze istniało racjonalne wytłumaczenie. Stres lub te nowe znaczenie bardziej przyjazne do środowiska żarówki, które Hope zainstalowała w całym mieszkaniu. Poza tym, tak łatwo jest odrzucić tego typu rzeczy, kiedy jesteś głęboko zaangażowany w coś. I to pytanie naprawdę wciągnęło Ethana. Za każdym razem, gdy wydawało mu się, że robi to dobrze, jego myśl odchodziła. Jakby wspinał się po skale, ale bezpieczna półka nagle zrobiła się śliska, a następną rzeczą było to, że znów jest na dole. Nigdy nie spotkał się z czymś takim podczas swoich poprzednich badań. Czasami musiał spędzać tygodnie lub miesiące szukając właściwych odpowiedzi. To były trudne przypadki, ale przynajmniej zawsze mógł powiedzieć, jak postępują jego badania. Tym razem potykał się, nie wiedząc dlaczego. I to było wszystko, co mógł powiedzieć. Tydzień się skończył, ale nadal nie miał nic do odesłania dla swojego kontaktu. W swojej odpowiedzi Ethan zadał kilka pytań. Nie żeby były naprawdę zainteresowane, tylko w ramach grzeczności. I tak zaczęła się ich zaskakująco ekscytująca rozmowa e-mailowa. Dzięki temu kontakt Ethana stał się czymś więcej. Może nawet czymś w rodzaju przyjaciela. Nigdy nie pytał, jak postępuje praca Ethana. To pytanie zadawał sobie sam Ethan i nigdy nie była to pozytywna odpowiedź. Oczywiście zaczął źle sypiać. Zasypianie było łatwe, ale budził się w nocy wielokrotnie. Czasem cały zalany zimnym potem. Ethan nigdy nie mógł zapamiętać swoich snów. Tej nocy obudził się 3 lub 4 razy. Początkowo Ethan miał szczęście, że zasnął prawie natychmiast po przebudzeniu, ale w pewnym momencie jego oczy znów się otworzyły. Tym razem sen nie nadszedł. Ethan poczuł się okropnie spragniony. Nie znalazł kapci na miejscu, na którym zwykle bywały. Hałas mógł obudzić Hope, więc postanowił ich nie szukać. I tylko dlatego żałował, zbliżając się do kuchni. Podłoga była cholernie zimna. Moi drodzy, ale tutaj zakończymy sobie odcineczek z Selen. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Gra do Oshiro. A my się oczywiście widzimy w następnym odcinku. Selen Apoptosis. Trzymajcie się raz jeszcze. No i pamiętajcie, że jak będzie naprawdę dobra frekwencja na tych odcinkach, to pewnie będę starał się coraz częściej je wrzucać. Jeszcze raz. Trzymajcie się. Hej, hej.